Cześć moi drodzy, z tej strony Martin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie, pierwszy rzut oka na bardzo ciekawe urządzenie, jednak nie będzie to sprzęt dla graczy, chociaż może w dużym stopniu służyć do grania komfortowego, grania z wysokimi prędkościami, bez pingów. Mowa tutaj o routerze LTE od firmy Fritz. Oto właśnie on, Fritzbox 6840 LTE. Zaczynamy rozpakowanie, a cenę sprawdzicie w opisie filmu. Przed nami router LTE od firmy Fritz. Mam tutaj naprawdę bardzo wiele cech. Nie wszystkie, że tak powiem, są wykorzystywane w polskich domach, ale po kolei mamy technologię LTE. Router ten sygnał LTE bezprzewodowo rozsyła też po naszym domu na paśmie 2,4 albo 5 GHz. Mamy też tutaj funkcję telefonu, możliwość podłączenia kilku aparatów. Mamy także automatyczną sekretarkę, 4 gigabitowe porty LAN, jeden port 2.0, chociażby do drukarki, oraz oprogramowanie firmy Fritz. Co ciekawe, mamy też w polskim języku całe oprogramowanie, instrukcje, więc nie będzie żadnych problemów z instalacją chociażby. Po bokach mamy kolejne informacje, natomiast zobaczmy co jeszcze z tyłu tutaj ciekawego. Szybka instalacja, podłączamy, konfigurujemy i używamy. Mamy także dodatkowe urządzenia Fritza, chociażby Fritz Phone, mamy aplikacje na smartfony, repeater, czyli wzmacniacz sygnału, oraz chociażby coś takiego do starszych laptopów, które nie obsługują tego typu połączenia. Wpinamy sobie taki pendrive i odbieramy ten sygnał. Opis urządzenia, wejście analogowe, port USB 2.0, czyli chociażby na drukarkę. Ja taką akurat mam, więc to mi się bardzo przyda. Port na kartę SIM, 4 porty LAN do połączenia bezpośredniego, chociażby do konsoli. Możemy sobie podpiąć łączność bezprzewodowa Wi-Fi oraz łączność z telefonami Fritz. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawę, a teraz jeszcze szybki rzut oka na urządzenie. Po kolei sobie zobaczymy, co mamy. Powiem Wam, że spodziewałem się naprawdę, że będzie to większe, a tutaj takie dość niewielkie urządzenie, więc pozytywne zaskoczenie. Mam tutaj diody z opisem, jak to działa, zobaczycie sobie w akcji. Mamy jakieś przyciski, przycisk WLAN i przycisk DECT. Po bokach otwory wentylacyjne, od spodu również ich nie brakuje. Mamy też solidne gumki, które trzymają urządzenie na miejscu. O, bardzo dobrze się trzyma. Mam też tutaj uchwyty do montażu. No i ogólnie jako Fritza wszystko jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Nie jest to jakiś taki tandetny plastik, tylko naprawdę dobrej jakości tworzywo. Robi to bardzo dobre wrażenie. I przede wszystkim założę się, że to urządzenie nie będzie się zbytnio nagrzewało, co jest dolegliwością niestety niektórych urządzeń tego typu. No i mamy antenkę. Mamy miejsce na 3, pewnie są w komplecie. Natomiast ja mam mocniejsze anteny, większe. Będę sobie tutaj pewnie przekładał. No i to, co widzieliście z tyłu, czyli złącze analogowe, USB. Tutaj miejsce na kartę SIM. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok, czyli wysuwamy taką tackę, wsuwamy kartę i zamykamy. Całkiem sprytnie rozwiązane. Następnie 4 porty LAN, zasilanie oraz jeszcze te dwa miejsca na anteny. No i faktycznie w zestawie są jeszcze dwie anteny, zobaczcie. Myślę, że na dom takiej średniej wielkości te anteny i tak by wystarczyły w zupełności. Co mamy jeszcze? Przewód internetowy, zasilacz sieciowy, czyli rzecz, bez której to urządzenie po prostu by nie działało. Oraz mamy jeszcze troszeczkę papierologii. Ok, mamy bardzo fajnie rozpisane co i jak składowe tego zestawu. Podłączanie anten, umieszczenie karty SIM, podłączenie do zasilania i ewentualne podłączenie jakiegoś telefonu. Funkcja DECT do łączenia z bazami bezprzewodowymi, połączenie bezpośrednie z komputerem, korzystanie z WLAN-u i używanie dodatkowych akcesoriów Fritza. Kolejna rzecz, moi drodzy, to z tego co widzę, tak, to będzie płytka z instrukcją na płycie, oprogramowaniem i instrukcjami instalacyjnymi. No i ostatnia rzecz, czyli broszurka AVM-u, routery, telefony, wzmacniacze, powerline, które widzieliście u mnie w testach niedawno. Bardzo sprytna rzecz. Inteligentne gniazdka oraz liczne nagrody,
które firma AVM i produkty z serii Fritz już zebrały na całym świecie. No dobrze, jestem naprawdę ciekaw, jak to urządzenie będzie działało na tym internecie LTE, jakie będą prędkości. Póki co będę testował na internecie komórkowym prawdopodobnie, więc tam szału z przesyłem nie będzie, natomiast za jakiś czas będzie też już tutaj taki internet dla domu, powiedzmy, czyli z wyższymi prędkościami. Z tego, co się orientuję, operator gwarantuje do 70 mega uploadu i downloadu. W recenzji też Wam przypomnę, jakie mam teraz łącze, naprawdę jest koszmarne, natomiast cenę tego urządzenia, pamiętajcie, sprawdzicie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też na kolejne, które już niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!